Siemanko, tutaj Carlos i dzisiaj pokażę wam coś super przydatnego. Zobaczcie, jak kiedykolwiek jeśli kiedykolwiek próbowaliście streamować, bądź nie wiem, chcecie zacząć, ale nie macie kamerki, a chcielibyście też mieć kamerkę, chcielibyście wyglądać jak inni streamerzy, ci najlepsi, najwięksi streamerzy, tak? No to zobaczcie, jest coś mega prostego, nie musicie od razu wydawać pieniędzy. Każdy z nas ma coś takiego. To jest telefon. Każdy ma telefon. I dzisiaj pokażę wam sposób, jak użyć tego telefonu, żeby mieć kamerkę na streamie. Zobaczcie, jakie to jest proste. Wchodzimy sobie na stronę obs.ninja. Ninja, normalnie ninja. Zobaczcie. Create reusable invite. Mega proste. Tu już nazywamy swoje urządzenie. Ja akurat wezmę, użyję do tego iPhone'a, więc wpiszę kamerka iPhone, żebym wiedział, że to jest iPhone. I klikamy generate the invite link. Proszę bardzo, mega proste. Tutaj albo kopiujemy sobie ten link i wysyłamy na telefon, ale co jest jeszcze prostsze, klikamy sobie aparat i skanujemy kod QR. Od razu otwórz OBS Ninja w Safari, przeskakuje nam na stronę, share your camera i tutaj musimy tylko pozwolić, żeby ta strona używała aparatu. No i od razu już zobaczcie, przechwytuje nam kamerkę w telefonie. Ja użyję tylnego aparatu, bo pewnie będzie jakoś troszkę lepsza. Tutaj sobie klikniemy jeszcze no audio, bo ja nie będę używał audio z tego telefonu, chyba że chcecie. Jak nie macie mikrofonu, możecie nawet audio sobie tutaj używać. Klikamy start i już to nam się zachowuje jako kamerka. Ja sobie odłożę ten telefon, więc wszystko się zaciemni i nic nie będzie widać. Co następnego potrzebujemy, jeżeli ktoś używa OBS-a już, to na pewno będzie wiedział. Tu musimy po prostu skopiować link i przechodzimy do naszego OBS-a i tu w naszej scenie źródła obrazu dodajemy sobie przeglądarkę. Nazywamy ją tak samo jak tam, żebyśmy wiedzieli, że to jest to samo. Klikamy OK. Adres URL to jest ten, który właśnie skopiowaliśmy, ten czerwony, i tu musimy wpisać sobie rozdzielczość naszego aparatu w telefonie. U mnie to jest Full HD, więc piszemy 1920x1280. Kontroluj audio przez OBS-a i odśwież przeglądarkę, gdy scena zostanie aktywowana, żeby się odświeżała. Dajemy OK. I teraz widzimy, że to jest wszystko zaciemnione. Ja sobie to zmniejszę, bo oczywiście telefon leży na biurku, więc on nic nie będzie pokazywał. Ale teraz jak go podniosę, to zobaczcie, co się dzieje. Kamerka już normalnie działa, jak normalna kamerka. Jest to źródło przeglądarkowe. Trwało to dosłownie, nie wiem, 2-3 minuty, żeby to zrobić. Mega, mega proste. I za chwilę wam pokażę jeszcze porównanie pomiędzy tą kamerką, której mam z lewej. Widzimy nawet takie kolorki, ale zaraz tak ładnie ustawię, żeby były dokładnie tak samo ustawione, żebyście sobie zobaczyli różnicę pomiędzy taką zwykłą kamerką internetową, którą się używa normalnie do streamu, a taką z telefonu. Także uwaga! No i zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę porównywalnie, nie ma żadnego opóźnienia. Kolory są takie troszkę nawet żywsze, bym powiedział. Może mam trochę kamerę źle ustawioną, ale nie wiem. Wydaje mi się, że jest to mega, mega przydatne, jak ktoś dopiero zaczyna, jak nie chce od razu wydawać, wiecie, nie wiadomo ile na sprzęt. Jest to tak proste do zrobienia, naprawdę, no kurde, jak ja bym wiedział o tym, jak zaczynałem streamować, to może nawet nie kupowałbym od razu kamerki, tylko używałbym telefonu, może jakiegoś zastępczego, bo to nieważne, czy wy macie Android, czy macie iOS, czy macie iPhone'a, cokolwiek, to jest i tak przeglądarka, wchodzicie w przeglądarkę i udostępniacie aparat i tyle, jest to tak proste. Także widzicie, jeżeli podoba wam się ten filmik, zostawcie mi lajka, suba i podajcie to dalej. Myślę, że wiele osób, tak jak ja nie wiedziałem, tak wiele osób nie wie, a może im się to przyda. Może to ich odpycha przed zaczęciem streamowania, a może są takie osoby, które już streamują jakiś czas, a teraz chciałyby pokazać się na streamie, bo nigdy nie streamowały z kamerką, tylko bez. No a nie chcą od razu wydawać, nie wiem, tam 1000 zł na kamerkę, żeby ta jakość była dobra. No i to jest ich szansa taka, żeby się spróbować, nie? Żeby spróbować sobie tego streamowania z kamerką, a może im się spodoba. Także udostępniajcie to, wysyłajcie, może znacie kogoś, kto, komu się to przyda. Dzięki za oglądanie.
i trzymajcie się, pozdrawiam, miłego dnia, siema. Hello. Witam z Kuna, kto wam dał styl, to pasjon i Brazil znów. Nadeduście, beraszują, ja z butelką, ja pada padu.